Siema, dzisiaj pozwiedzasz z nami działa alteryryjskie, bunkry i dawny klub nocny Maxim, w skrócie burdel. Do zobaczenia. Czekają na nas trzy działa artyleryjskie, którymi można poruszać. Wejdziemy też do środka. O! No i pełno takich, że tak powiem, bunkrów. Jesteśmy aktualnie na miejscu. Jest. I pierwsze działo. Jeszcze rok temu, jak tu byłem, dało się to przesunąć, ale widocznie to zablokowali. Zejdziemy jeszcze na dół, zobaczymy, czy da się wejść do środka. Palenie zbronione, jak w każdym miejscu. W każdym miejscu 104 numer. I. No właśnie, tak wygląda. Myślisz, że rdza pożarła te drzwi? A nie, ktoś się zablokował? W sensie nie, zawiasy tak zerzywiały, żeby... Bo rdza też łączy metale jakby. No tak. O, i tak tu było, jest. Tak było. Tu jest ciekawe. O, ogrodzenie. Tak, to można poruszać. To na 100%. To można? Tak. Tak, bo jest przykrożony, dobra. Dobra, jesteśmy na miejscu drugiego działa. Wygląda to tak. Jest moro, takie odnowione po prostu. Da się tym ruszać, to jest najlepsze. Postaram się teraz pokazać, jak to fajnie można ruszyć. Ciężkie, nie? No. Stary, to chyba mi telefon przewróci. Nie, jednak nie. Idę do lufy, to tym pokręć trochę. Nie kręć. Jest to mega ciężkie. Nic dziwnego. Ma to ogromne zębatki. Zębatki ma faktycznie solidne. Ty patrz. Ej, ale patrz, tu są... Normalnie jest to cyrylicą coś napisane. Myślę, że rok budowy tego. Ale więcej tego odczytać nie umiem. A może tu jest waga? Nie wiem, czy jest waga, ale jest na pewno 4895 kilo. Faktycznie. Prawie 5. Tylko, że to jest L odwrócone. Z jedną ręką się ciężko wchodzi. I to tak bardzo. Możesz tym trochę pokręcić. Takie będzie. Oja. No, robi to. Powiem ci, że robi to wrażenie. Tanią siłą robotą. Teraz mi się właśnie przypomniało, że są w zasadzie dwa stanowiska ogniowe, do których można wejść i które można pozwiedzać, ale jedno zachowało się w ten sposób, że. A zresztą, zaraz zobaczycie. Jesteśmy przy następnym stanowisku na miejscu. Ale uwaga! Znajduje się w dole. No to idziemy. Teraz czeka nas spora przechadzka na dół. Spotkaliśmy po drodze bardzo fajnych ludzi. Załącznik do Facebooka i do stronki macie tutaj. Mniej więcej tu. Wejdźcie sobie. Fajna sprawa. Przejście tu jest naprawdę kosmiczne. Łatwo się tu poślizgnąć i coś złamać. Wiem cię, że tu będzie jak w krzywym domku. Tu jest bardzo ciekawie. No, powstał tu niezły taki klif. Jest ten podajnik amunicji do działa, które było kiedyś na tym miejscu. Jest tu, jak widać, dość stromo. Jadę. Jest dobrze. Nie róbcie tego w domu. Ja już jestem na górze. Teraz Arek będzie wchodził. Po linie, idealnie. Spotkaliśmy jeszcze raz tych fajnych ludzi. Trochę sobie porozmawialiśmy o tych działach. I tu przed nami jest trzecie.
trzecie już ostatnie działo. Czwarte w praktyce. Teoretycznie czwarte. W praktyce właśnie dobrze Arek mówi, trzy zostały. Bo tak jak mówiłem i tak jak widzieliście, jedno zostało totalnie wymazane z pamięci, że tak powiem. I tylko dwa z trzech się obracają. I tylko dwa z tych trzech się obracają. To było ostatnie stanowisko ogniowe. Numer jeden. Arek mówił, że to jest tunel. Ale to nie jest tunel. Pomyliłem się, przepraszam. No. Tylko takie mniejsze stanowisko ogniowe, takie. Małe działko. Mały KM-ik, czy jak to się tam nazywa. Wrócimy do was na już na miejscu. No chyba, że coś po drodze będzie ciekawego, także na jednym ze stanowisk mniejszych zrobimy sobie przerwę. A wyszliśmy stamtąd. Wyszliśmy z lasu, jesteśmy nad wodą, usiądziemy sobie na spokojnie, coś wypijemy. Ładnie tu. Takie świeże powietrze. Arek, chodź dalej. On jest niemożliwy, dostał zabawkę do ręki, się bawi. Ostatnie chwile na plaży. Ha! Dobra, jesteśmy. Dotarliśmy do takiego miejsca. Tam jest wejście koło Arka. Tam potrzebna jest czołówka, także idziemy. Chodź. Zobacz, co tam jest? Tam nic nie ma. Tak wygląda, jakby tam. Nie wiem. Tu jest, tu są jeszcze. Wentylacja. To jest zjarane ogólnie. No właśnie widzę. O. Kotły. Kotły, myślisz? Tak, tutaj było. Nie wiem, jak to życie powiem. No, to co te? Tylko szkoda, że już tego nie nagrywam, bo nie mam zasięgu. Nie mogę tak. No dobra. Chyba. O! Ładnie widać tą rdzę. No, bym coś poopowiadał, ale tak jak mówię, nie znam za grosz tego miejsca. Nie wiem w sumie, co to było. Takie, parę takich rzeczy jest. Po prostu. Dobra, ja dochodzę do Arka, bo Arek poszedł na górę. Co? Co? Wiesz, że to było zamknięte? Transformatory. Oja. Fajne miejsce. Arek! To nie koniec naszej wycieczki. Jest jeszcze jeden poziom pod spodem. Nie, nie umiem. Gdzie? Tu!